Dzień dobry. Dotarłem do jednego z komputerów, który wydaje mi się, że powinien zadziałać. Tyle w teorii. A czy on faktycznie zadziała? To zaraz się okaże. Ok. Confirm. O właśnie. Czyli mamy już pierwszy z komputerów udało mi się jako tako uruchomić. Pytanie teraz, czy to odblokowało mi w jakiś sposób tutaj drzwi naprzeciwko. Jeżeli by tak się stało, to byłoby to oczywiście spore ułatwienie dla mnie. Weźmy sobie może jedną kapsułkę i teraz jeszcze chciałbym się tylko tutaj dostać, bo nie wiem, czy tutaj akurat już miałem okazję wchodzić. Coś mi się wydaje, że powinienem właśnie... Nie, tu już musiałem wchodzić. Że powinienem właśnie po kolei jakby poszczególne sekcje tej całej stacji kosmicznej odblokowywać. Ok, mam drzwi tam dostępne. Nie wiem, czy tam dalej one będą nadal otwarte. Zaraz się to okaże. Ale dostęp do jakiegoś komputera przed sobą mam. Ok. Uruchomię ten komputer i sprawdzę, czy to mi w czymś pomoże. W teorii powinno. W praktyce to się zaraz okaże, bo jestem teraz w tej centralnej części komputera. Znaczy centralnej części bazy. Ok. Odłączmy się. Cerebrum core detected. Cerebrum module repair required. Activate Cerebrum access portal. Cerebrum access portal online. Okej. No zawsze to jakiś kroczek do przodu. Wziąłbym teraz sobie tlen. O, bierz go. Okej. Okay. Chciałbym się kierować. Według tej mapy powinienem gdzieś tam. Ale... O, za bardzo. Tu jest zamknięte. Tam też jest zamknięte. I tutaj też jest zamknięte, czyli tak naprawdę trzy przejścia mam zamknięte, jedno dostępne. W związku z tym, chociaż nie wiem... Nie. Vocalis też jest zamknięte. Okej, okay, ale udało mi się jedną rzecz osiągnąć. Pierwsze otworzyłem jedno z czterech przejść. A to by oznaczało, że teraz mógłbym równie dobrze skierować się ku jakiemuś pozostałemu, aby spróbować tam się może dostać do tych takich pomieszczeń, gdzie teoretycznie odblokowywałem, ale w praktyce się okazywało, że potem jest zamknięty. Natomiast właśnie w tym momencie, kiedy udało mi się ten spiritus jakoś otworzyć, to może to świadczyć o tym, że pozostałe części będą dla mnie już bardziej przyjazne i się po prostu otworzą przede mną. A wtedy znowu będę musiał tutaj wrócić, żeby dostać się do kolejnej części. Ok. To wydaje się być całkiem logiczne.
przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast ile w tym będzie prawdy, to się po prostu zaraz okaże. Chodźmy sobie troszeczkę. Okej, udało się. Tu będzie dziura. Także przez tą dziurę bym chciał sobie wyskoczyć. I będę po prostu się kierował ku... Będę się kierował tam, do tamtej bazy. Miejmy nadzieję, że teraz powinienem móc ją otworzyć. A następnie to właściwie tam musiałbym się kierować. Bo z tego takiego trójkątnego nie ma przejścia. Natomiast jeżeli będę się kierował ku tamtemu, to potem powinienem móc stamtąd wejść. Przynajmniej tyle mi się wydaje w teorii, że to tak powinno działać. A czy to faktycznie tak będzie? Kto wie? Okej, moi drodzy, udało mi się jako tako dotrzeć do tego miejsca, do którego chciałem dotrzeć, ale tu jest taki problem, że raz, muszę się przez to przedostać, a dwa, że trochę kuleję na ilość tlenu, ale powinienem to tutaj zaraz szybko nadrobić. Miejmy nadzieję, że w środku uda mi się to jakoś nadrobić. 1,5 jednostki, bardzo mało. Więc nie ma co zwlekać. Otwieraj to. Ja to potrzebuję tlenu. Zaczyna się robić nieciekawie. Tu powinna być stacja do tlenu, właśnie. Okej, dobra. Jest dobrze. Nic mi nie grozi. Okej. Odwracamy się i lecimy w stronę tego miejsca, gdzie powinienem. Przynajmniej w teorii. Wejść do drugiej komory. No musimy oczywiście otworzyć ręcznie, bo jak żeby inaczej. No dobra. Nie dramatyzuj. Wszędzie to logo. Jakby nie można było sobie troszkę z tym darować. I to jest teraz zagadka, czy uda mi się tam wejść do środka. Bo tego, szczerze powiedziawszy, nie wiem i tak naprawdę jestem do tego sceptycznie nastawiony. Powinienem tryskać optymizmem. Ale nie wiem, czy to tak wyjdzie. No dobra, lecimy. Solaris. Okej. Czy to mi coś tutaj powinno mówić? Czy tam w takim razie było napisane Spirit? Okej, jest plan, więc sobie go spokojnie tutaj podładuję. Ta czerwona poświata tak niezbyt mnie tutaj zachęca. Tak jakby świadczyło o tym, że tutaj nadal nie mam dostępu. No właśnie. Co mi się osobiście nie podoba, gdyż ponieważ to już wszystko pouruchamiałem. W takim razie nie za bardzo wiem, gdzie mógłbym się teraz kierować, żeby
tutaj móc to wszystko odblokować. I to jest wielka, wielka tajemnica. Exit. Okej. To lećmy do wyjścia. Sądziłem, że jak tamtym się uda odblokować, to następny też jakoś pójdzie, ale najwidoczniej to tak za bardzo nie chce działać. Jest problem z... Zastanijmy się do środka, tak jakbym ominął jakiś komputer. Ale tego niestety na chwilę obecną nie jestem w stanie w żaden sposób stwierdzić. Więc pozostaje mi jedynie stąd wyjść. I spróbować dostać się po prostu do pozostałych. Ale to też nigdy nie ma pewności, czy to na pewno zadziała. Okej, wezmę sobie tutaj stąd tlen. A potem pójdę tam w lewo. Dobra, jest i tlen. Potem trzeba będzie znaleźć kolejne miejsce, w którym, które najlepiej byłoby mi się kierować. Ale tego nas niestety nie stwierdzę, póki nie wyjdę na zewnątrz. Dlatego proszę mi to otworzyć. Okej, no przez to już też gdzieś tutaj przechodziłem i ostatnim razem też nic ciekawego tutaj nie odkryłem. No więc z tego co pamiętam. Ale no sprawdźmy, może coś się tutaj innego zadziało i będę w stanie może gdzieś tutaj przejść. Auć. Okej, mam tlen. Także jest dobrze. Okej, gdzie teraz powinienem się udać? Tak technicznie rzecz biorąc... Tutaj niby pokazuje mi na niebiesko, ale w środku niestety nie mogłem się tam dostać. To był jeden wielki problem. Stamtąd wyszedłem, kierując się tutaj. Więc zapewne tutaj bym potrzebował możliwości przedostania się. Tylko też niewiele mi to właściwie daje. Tak naprawdę. Co będzie, jeżeli dotrę w tamto miejsce? No wprost. Znowu natrafię na zamknięte drzwi i brak możliwości przedostania się do środka od tamtej strony. Powinny być tu jakieś bardziej logiczne oznaczenia. Wtedy to byłoby troszeczkę prostsze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale no nie wiem. Ciężko stwierdzić. No nic. Dolecę tam i zobaczymy, co wtedy będzie można dalej wykombinować. Okej, dolatując do tej kuli, widzę, że tutaj generalnie nie mógłbym się dostać do środka. Po prostu krąży tutaj prąd. Natomiast... W środku jest bodajże jedna strona... Auć. O właśnie. To może oznaczać mały problem. Bo tlenu jest naprawdę... bardzo mało. I nie wiem, czy tu nie popełniłem karygodnego błędu, za bardzo zbliżając się. Okej, no może jakoś tu dotrę.
Ale to chyba będzie koniec. I znowu wrócę do punktu wyjścia. Skan nic mi nie pokazuje. Kolory zaczynają blednąć. A tu widzę. Jakby mi się udało dotrzeć jakimś cudem. Nie umieraj. Zobacz. W ostatniej sekundzie. No dobra. To mi dało tylko pół, ale okej, to mi w zupełności wystarcza. Jeszcze kilka sekund i niestety, ale bym tutaj padł. A to byłoby oczywiście niezbyt ciekawą opcją. A może od razu. No zupełnie do końca. Po co znowu przeżywać takie katusze, jak ledwo co mogę przeżyć? Szkoda mi wracać do poprzedniego punktu zapisu. Okej, są tam jakieś drzwi. Także lećmy do tych drzwi, lećmy do tego komputera. Czy on mi coś będzie mógł tutaj pomóc? Szczerze w to wątpię. Ale warto może byłoby to sprawdzić. Solaris Filtrum Coolant Module offline. Solaris. Manual Solaris Cerebrum Core Repair required for operation. No niestety, ale nie działa. I nie mogę tego podłączyć. I szczerze powiedziawszy, nie wiem dlaczego, więc myślę, że trzeba by zakończyć w tym miejscu ten odcinek i spróbować poszukać jakiegoś rozwiązania. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa. Survivor detected. Hardiman Aerospace North Star 4. Oxygen refill required. Hardiman Aerospace North Star 4. Survivor detected.